Dzisiejszy odcinek może być kontrowersyjny dla wielu osób, ale pora otworzyć głowę na wiedzę. Siemanko, z tej strony Anioł, witam Cię na moim kanale. W tym odcinku na tapet weźmiemy postać dostępną od pierwszego sezonu, ale czy od pierwszego dnia, raczej wątpię, by ktoś się na taki wyczyn skusił. Ale jeśli się skusicie, możecie spróbować zdetronizować osobę, która najszybciej odblokowała jednostki T5. Wszystko przed Wami, sky is the limit. Natomiast jeśli jesteście normalnym graczem, to hoska i tak nie będziecie mieli. Co mam na myśli mówiąc normalny gracz? To taki gracz, który kupi sobie miesięczne pakiety, może czasem dzienne, runę, aby odblokować motyw miasta, który Was interesuje. Motywy są akurat fajne tutaj. Przedmioty też są spoko, jeśli jakiegoś nie macie, którego potrzebujecie. Na przykład ostrza cienia dla strzelców, jak znalazł. Uzarbona też daje radę. No z tych przedmiotów to akurat smocza wyrwa jest jedynie taka najbardziej bezużyteczna. Reszta rzeczy jest okej. Ale ja skupiłbym się na motywie pod typ jednostki, który mnie interesuje. Takim graczem byłbym ja, gdybym miał zamiar coś w niej kupować. Ale jak wiecie, ja nic nie kupuję, bo byłoby za łatwo. A gdy jest za łatwo, to człowiek szybko się nudzi. Za to, gdy jest trudniej, człowiek musi się napocić, człowiek musi troszkę bardziej pomyśleć, przez co staje się lepszym graczem. A jeśli ty chcesz być lepszym człowiekiem, zostaw subika, zostaw łapkę, dzwona też i przejdźmy do umiejętności. Umiejętność numer 1. Bez litości. Legion Hoska zyskuje efekty ożywienia, wigoru i szału, co zwiększa jego atak o 20%, punkty życia o 30% oraz wszystkie zadawane obrażenia o 10% na 5 sekund. Mnóstwo procent do statystyk. Uważam, że jest to bardzo dobra umiejętność, ale żeby w pełni skorzystać z tej umiejętności, oczywiście musicie wpaść w szał. A jak doskonale wiecie, nie każde walki wyglądają w ten sposób, że bardzo łatwo wpadać w szał, dlatego na hosku również skupiałbym się na gromadzeniu szału, żeby tą umiejętność używać jak najczęściej, przez co żebyśmy mieli jak najdłużej w czasie walki dostęp do wszystkich tych bonusów. To jest takie moje spostrzeżenie. Oczywiście umiejętność jest bardzo dobra. Piątka się należy. Umiejętność numer 2. Jest to umiejętność pod rally. Na wojnie Wam się nie przyda, dlatego tutaj 0. Umiejętność numer 3. Blizny walki. Zwiększa obronę fizyczną Legionu o 25%, gdy Hosk jest dowódcą, a jego obrażenia od normalnego ataku wzrastają o 40%, gdy Hosk zostanie zastępcą. Niestety zwiedzają moje miasto. Sama umiejętność bardzo ciekawa, 25% do obrony, całkiem sporo. Przydatne jest to dla każdego typu jednostek. Druga część z bonusem do obrażeń od normalnego ataku, przydatna najbardziej dla strzelców, ale reszta też może troszkę z tego wyciągnąć, chociaż strzelcy wyciągną z tego najwięcej. Spoko umiejętność dająca możliwość użycia Hoska w różnych wariacjach z różnymi jednostkami. Jednak ja używałbym go ze strzelcami. 40% do normalnego ataku jest to bardzo, bardzo dużo. Moim zdaniem piątka się należy. Umiejętność numer 4. Taktyka płaskowyżu. Zwiększa maksymalną liczebność Legionu o 15 tysięcy. No i tutaj zaczynają się schody pierwsze. Z tego względu, że 15 tysięcy w pierwszym sezonie jest to bardzo dużo. Natomiast w sezonie drugim chyba już będziecie mieli 300 tysięcy pojemności. Wtedy te 15 tysięcy więcej wojska nie robi takiej różnicy. Chodziły pogłoski, że mieli mu zmienić liczebność Legionu ze stałej na procentową, co byłoby moim zdaniem bardzo dobre, bo Hosk wtedy by się tak szybko nie starzał. Tak jak mówię, w drugim sezonie i dalej powoli Hosk wypada i spada w dół, a dużo więcej jednostek w Legionie naprawdę może te obrażenia wywindować bardzo mocno w górę. Jeśli mu zmienią na procentowe, wtedy dałbym mu tutaj piątkę. Na ten moment ta umiejętność z biegiem czasu staje się coraz słabsza, dlatego dam mu tutaj czwórkę. Umiejętność numer 5. Wściekła szarża. Po otrzymaniu efektu wzmocnienia współczynnik trafień krytycznych normalnego ataku Legionu Hoska zwiększa się o 6%, a jego wskaźnik krytyczny kontrataków rośnie o 6%, maksymalnie do 30% na 6 sekund. Przebudzenie jest świetne, najlepsze dla strzelców, przydatne dla kawalerii dystansowej, o czym nie każdy wie.
a kontrataki są super dla jednostek piechoty, żeby podnieść obrażenia. Za przebudzenie również mogę dać 5. Parę Hosk Madlen albo Madlen Hosk również widać coraz częściej na nowych serwerach, ale o parach powiem więcej w segmencie par. Jak widzicie, przebudzenie daje duże możliwości, jest konieczne. Moim zdaniem, jeśli nie zamierzacie przebudzić Hoska, to nie warto go w ogóle kupować, chyba że dla kolekcjonerskich względów, to mogę zrozumieć. Ale generalnie albo przebudzacie Hoska, albo nim nie wychodzicie. Chociaż w sezonie pierwszym 5-1-1 Hosk pewnie też dałby radę, ale w dalszych sezonach na pewno grzałby ławkę. Podsumowując, Hosk zdobył 19 na 25 punktów, jest to 76%, czyli ocena dobra. Ta ocena opisuje go idealnie moim zdaniem, jest to po prostu dobry bohater, ale w niczym nie jest idealny. No i tu rodzi się pytanie, czy warto go kupić? Znalazłem informację, że przebudzenie Hoska będzie kosztowało nas $350 około. Wiadomo, że przewalutowanie tutaj w tej grze jest trochę inne. Ceny w PLN-ach nie znam, ale obstawiam, że będzie to powyżej 1500. Oczywiście możecie mnie poprawić, jeśli ktoś zna dokładną liczbę, ile Hosk kosztuje. Taki komentarz przypnę, żeby każdy miał łatwy dostęp do odpowiedzi na to pytanie. Jak widzicie, ja nie mam jeszcze VIP-a 15 i pewnie nie będę miał, żeby samemu to zweryfikować. Ktoś mi kiedyś napisał, że przebudzenie Hoska kosztuje 1660, ale tak jak mówię, nie mogę tego potwierdzić. A odpowiadając na pytanie, czy warto go kupić, jeśli możecie sobie pozwolić, czemu nie? Szczególnie w pierwszym sezonie i drugim jest to kocik, gdzie reszta bohaterów nie jest przebudzona. No i w pierwszym sezonie nie ma jeszcze tego talentu sezonowego, który też sprawia, że ten Hosk spada w użyteczności, ale nie sprawia, że jest bezużyteczną postacią. Ale tak jak mówię, im dalej w las, tym tego Hoska widzę coraz mniej. Myślę, że powodem tego jest również to, że jeśli wychodzą nowi bohaterowie, to z reguły oni dobrze współpracują razem, więc nie ma gdzie tego Hoska wcisnąć. Oczywiście jest Kinara w tym jakże sławnym buildzie pod kontrataki. Tyle tylko, że ten build moim zdaniem jest mocny. Zdecydowanie w tych pierwszych sezonach również, gdy większość graczy jest słaba i tylko wieloryby mają tak naprawdę Hoska i Kinarę, wtedy te raporty wyglądają dobrze, ale z biegiem czasu, w takim sezonie trzecim i dalej, nie wiem, czy chciałbym wychodzić Kinarą i Hoskiem przed szereg, żeby specjalnie zadawać obrażenia od kontrataku. Gdy będziecie biło 10 innych Legionów z T5-kami, no te kontrataki też aż tyle nie zrobią, nie oszukujmy się. Oczywiście siła Hoska Kinary tkwi w kontratakach, ale w takim sezonie jak ten, w którym jestem, myślę, że ten build pod normalne ataki również sobie będzie radził dobrze i będzie radził sobie zdecydowanie lepiej niż wyjście przed szereg. Ja widzę, jak niektórzy próbują grać tego Hoska w tym sezonie. Wychodzi taki Hosk przed szereg i szybko, szybko spływa. Jeśli ktoś chce grać Hoska w takim sezonie jak ten, to nadal uważam, że powinien grać już bezpieczniej. W dalszych sezonach nie ma już takich słabych graczy. Hosk może dać dużo frajdy w dwóch pierwszych sezonach, ale dalej Hosk również będzie musiał uważać na swoje ruchy, gdyż nie będziecie już walczyli mając jednostki T5 albo T4 na T3 lub T4, tylko będziecie walczyli na bardziej wyrównanych graczy względem siły. A z kim można łączyć takiego Hoska? Oczywiście odpowiedź dostaliście już na samym początku. Kinara, Hosk, bardzo, bardzo popularne połączenie. Osobiście również uważam, że jest to najlepsza para dla Hoska. Można łączyć go oczywiście z Nikodemem. Niko również ma trochę tych kontrataków, ale jak widzicie ma 10% mniejsze obrażenia od Kinary. Oczywiście uważam, że Niko z Kinarą dobrze działają w parze razem, ale posiadając Hoska chcecie go używać, więc raczej na ławkę wtedy schodzi nasz kochany Rudzielec. Oczywiście Hoska możecie używać również dla kawalerii. Najlepiej sobie poradzi wśród elfiej kawalerii, która nie ma zmniejszonych obrażeń od kontrataku. W tym wypadku para Alistair Hosk jest naprawdę świetna. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale para Hosk Alistair również mają potężne obrażenia od kontrataku. Na dodatek Alistair jest dużo bardziej wytrzymały od Kinary, więc taki marsz
Alistair Hosk dużo, dużo dłużej wytrzyma na polu walki, więc będziemy mogli zadać dużo więcej obrażeń z tych kontrataków. Przebudzenie Alistaira daje nam 10% mniej otrzymywanych obrażeń. Mamy również troszkę bonusów do punktów życia. Drzewko Alistaira również możemy zbudować pod przeżywalność, pod takiego tanka. Taki marsz wśród elfiej kawalerii naprawdę robi robotę. Oczywiście również możecie używać Hoska do piechoty w pierwszym sezonie. Najlepszą parą dla Hoska, jeśli chcielibyście go dać do piechoty, będzie Madeleine. Nie pamiętam dokładnych cyfr, jaką pojemność macie w pierwszym sezonie, ale 15 tysięcy od Hoska i 15 tysięcy od Madeleine naprawdę, naprawdę robią robotę. Oczywiście, jeśli chcielibyście dać Hoska do piechoty, to wolałbym go ustawić na dowódcę, żeby mieć bonus do obrony, bo na piechocie niepotrzebne wam obrażenia od normalnego ataku. Ale tak jak mówię, gdyby zmienili tą stałą liczbę na procentową liczbę, być może nawet w trzecim sezonie, chociaż wątpię, jeśli ktoś nie ma Goresha i Skogul, może wtedy wyszedłby takim marszem. No bo nie oszukujmy się, Goresh i Skogul są zdecydowanie najlepsi. Ale marsz Hosk Madeleine, który miałby na przykład zamiast 300 tysięcy, 370 tysięcy, na pewno byłoby to coś ciekawego, co szczerze chciałbym to zobaczyć na polu walki. A skoro jesteśmy przy piechocie, to przejdźmy do drzewka, moim zdaniem jedynego u Hoska dla piechoty, które sobie poradzi, jeśli chcecie wychodzić tym legionem walczyć. Od razu mówię, że będziemy pracowali w tym przypadku na takiej sklejce. Jak wiecie, nie mam Hoska, więc nie mogę wyłączyć jego drzewka, ale wszystkie talenty, które tutaj widzicie, są takie same jak u Hoska. No i generalnie nie polecałbym brać Hoska jako dowódcę, chociaż jeśli skusicie się, żeby to Madeleine była dowódcą, to oczywiście drzewko piechoty jest samo w sobie genialne. Natomiast drzewko ogólne nie wypada tak źle, może nam zaoszczędzić mnóstwo miejsca w szpitalach. Plus jest świetnym generatorem szału. A wybranie Hoska jako dowódcy to jedyny sposób, żeby uzyskać 25% do obrony. Jeśli Hosk będzie zastępcą, to dostaniemy bonus do ataku, którego piechota aż tak nie potrzebuje. Przejdźmy więc do budowy drzewka. Na samym dole będzie ogólny atak, dalej możecie wziąć bucik, możecie wziąć ogólną obronę, jeśli chodzi o piechotę, HP, serce. Dalej przechodzimy w drzewko ogólne, zwiększamy sobie HP, zwiększamy sobie obronę. Ja bym zwiększył tutaj pojemność naszego legionu. Dalej bierzemy ożywioną reakcję. Nasz legion trafiony normalnym atakiem zyskuje 4 punkty szału na sekundę. Efekt można uzyskać raz na sekundę, ale im więcej nas legionów atakuje, tym więcej tego szału będziemy gromadzili. Kolejnym talentem będzie nieustająca furia. Wraz z efektem wzmocnienia nasz legion zyskuje 15 punktów szału. Hosk ma genialne bonusy na swojej umiejętności wpadania w szał. Chcemy dodatkowe życie, chcemy dodatkowe obrażenia. Dlatego ten szał w przypadku Hoska jest bardzo, bardzo ważny. No i teraz talent kluczowy dla piechoty moim zdaniem. Opatrunek w terenie zmniejsza liczbę poważnie rannych jednostek w naszym legionie o 10%. Daje nam to możliwość zamiast 10 razy wysłać piechotę, możemy wysłać taką piechotę 11 razy. Co w długich, wyrównanych walkach może mieć kluczowe znaczenie, nawet jeśli chodzi o zwycięstwo jednej ze stron. Dalej nie ma nic ciekawego, więc bierzemy pośpieszny odwrót. Nasz legion trafiony normalnym atakiem ma 10% szansy na uzyskanie przyspieszenia, które zwiększa jego prędkość marszu o 20% na 5 sekund. Można aktywować raz na 5 sekund. Ponadto jest to wzmocnienie, więc będzie nam triggerowało przebudzenie Hoska. I ostatnim talentem z tej strony będzie Furia Grzmotów. Podczas używania umiejętności wpadania w szał, twój legion zyskuje ożywienie i schronienie, co zwiększy jego atak o 4% i obronę o 3% na 5 sekund. Ten efekt można aktywować raz na 30 sekund. Gdyby ten cooldown był krótszy, byłby to naprawdę świetny talent, a tak jest po prostu taką zapchaj dziurką. Dalej przejdziemy sobie w drzewko precyzji. Ogólny atak. Zmniejszamy obrażenia otrzymywane od umiejętności bohaterów o 4%. Dalej zmniejszamy otrzymywane obrażenia od normalnych ataków o 4%. I ostatnie dwa punkty dałbym w zwiększenie naszego HP. Takie drzewko widziałbym dla piechoty. Po pierwsze, żeby mieć dostęp do umiejętności wpadania w szał Hoska. Po drugie, żeby mieć dużo mniejsze szpitale.
Ale oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, Madeleine z drzewkiem pod piechotę również może być bardzo, bardzo dobra. W pierwszym sezonie i na początku drugiego, gdy nie będzie jeszcze Goresha i Skogul, tak zbudowana piechota naprawdę będzie przynosiła najwięcej zasług, jeśli chodzi właśnie o jednostkę piechoty. Ale umówmy się, Hosk nie jest urodzonym dowódcą do piechoty. Poradzi sobie jako tako, ale zdecydowanie lepiej poradzi sobie jako bohater do strzelców. Szczególnie, że sam Hosk wygląda jak włócznik, czyli strzelec orków, co sugeruje nam, że właśnie do tej jednostki Hosk nada się najlepiej. Natomiast jeśli chodzi o strzelców, to Hoska ustawiłbym właśnie jako zastępcę, aby mieć bonus do normalnego ataku. 40% drogą nie chodzi. Oczywiście wiele osób wam powie, no Hosk musi być pierwszy, bo mamy drzewko precyzji. Ale jeśli zapytacie, dlaczego to drzewko precyzji u Hoska jest takie dobre, wiele osób nie potrafi tego uargumentować. Oczywiście drzewko precyzji jest bardzo dobre dla autoatakerów, dla legionów atakujących normalnymi atakami. Hosk zwiększa te normalne ataki, oczywiście jest tutaj jakaś synergia, ale grając z tym drzewkiem precyzji nie będziemy mieli zbyt wiele szału, przez co będziemy tracili kilka sekund bonusów, takich jak 20% ataku, 30% HP oraz 10% zadawanych obrażeń. Nie ma co się oszukiwać, zdecydowanie lepiej wyjdziemy, gdy te bonusy będziemy mieli jak najczęściej. A żeby mieć te bonusy jak najczęściej, musimy skorzystać z gromadzenia szału. A jeśli chodzi o gromadzenie szału, to drzewko strzelec wyborowy sprawdza się tutaj naprawdę bardzo dobrze. W połączeniu z drzewkiem kontroli tego szału nam nigdy nie zabraknie. Dlatego jeśli chcecie grać Hoska, w moim odczuciu Hosk powinien być zastępcą. Pierwsza powinna być Kinara z drzewkiem, które wam właśnie teraz zademonstruję. Oczywiście tutaj wybieramy atak. Dalej sobie wybierzemy prędkość. Ogólne zdrowie. Talent serce. Idziemy sobie w drzewko strzelec wyborowy. Ogólny atak. Zaziorność. Tutaj możemy wziąć czujność. Z tego względu, że nie chcemy zmniejszać sobie zasięgu. A zastraszanie w przypadku Hoska się nie przyda. Dalej bierzemy w dziesiątkę. Zwiększamy HP naszych strzelców. I teraz creme de la creme tego drzewka, czyli rozkosz. Gdy mamy ponad 50% jednostek w Legionie, prędkość akumulacji szału sprawia, że na turę dostajemy tego szału więcej. Ponadto dostajemy tego szału więcej z zadziorności. Ale jako ciekawostkę powiem wam, że nie warto brać drugiej zadziorności ani trzeciej zadziorności. Testowałem to i powiem wam, że to, czy weźmiecie jedną zadziorność, czy weźmiecie trzy zadziorności, nie ma najmniejszego znaczenia. Szybciej szału gromadzić nie będziecie przez to. Branie drugiej oraz trzeciej zadziorności jest zmarnowaniem talentów. Sam to testowałem, niedługo pojawi się film na ten temat na kanale. Będziecie mogli sami zobaczyć, że posiadając trzy zadziorności, moja Kinara nie gromadziła wcale więcej szału od Gwanwyn, która miała zadziorność tylko jedną. Dlatego nie wpadajcie w pułapkę, aby mieć dwie albo więcej zadziorności, gdyż niestety nie działa to w taki sposób, jak wszyscy byśmy chcieli. Ale przechodząc dalej do drzewka, uważam, że można wziąć żniwa. Posiadając Hoska, strzelam, że będziecie mocniejszymi graczami, a będąc mocnym graczem spokojnie możecie sobie wziąć żniwa, co da wam dodatkowe 5% do ataku. Dalej mamy dwa ciekawe talenty. Pierwszy to pogoń, który jest ogólnie dobry, ale moim zdaniem lepszy będzie strzał serią. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak te wojny bardzo często wyglądają, ale jest to taniec, jak przeciąganie liny. Raz wy się cofacie, raz przeciwnik się cofa. Nie zawsze jesteśmy w kombacie cały czas. Dlatego nawet jeśli raz na 10 sekund zaatakujemy przeciwnika, dostanie on dodatkowe obrażenia. Co moim zdaniem w takim przeciąganiu liny jest bezcenne. W bardzo łatwy sposób możemy zmniejszyć liczebność wrogich legionów. Oczywiście w dłuższych walkach pogoń byłaby lepsza, ale bardzo często znajdziecie się w takiej sytuacji, że te walki będą takim przeciąganiem liny. W takiej sytuacji strzał serią sprawdzi się zdecydowanie lepiej. Dalej poszedłbym w drzewko kontroli. Musimy wziąć prędkość ogólną. Wziąłbym tutaj ogólny atak mimo wszystko. Chociaż możecie wziąć
kontrataki, macie kontrataków o 2% więcej niż ogólnego ataku, ale ogólny atak jest taki bardziej uniwersalny moim zdaniem. Tutaj nie potrzebujecie zadziorności, tak jak mówiłem, to jest pułapka. Egoizmu nie chcecie, wolicie zwiększyć swoje obrażenia od normalnego ataku. No i na koniec bierzecie sobie Syfon Duszy. Ten talent również będzie gromadził więcej szału 15% dzięki rozkoszy. A ostatni punkt dałbym w prędkość marszu. Osobiście uważam, że to drzewko jest najlepsze, jeśli chodzi o Hoska Kinare. Gromadzenie szału zapewni wam częstsze wpadanie w ten szał. Z tym drzewkiem możecie również wpadać w szał co 6-7 sekund, jeśli dopisze wam szczęście. A umówmy się, żadne inne drzewko nie da wam tyle statystyk, co umiejętność wpadania w szał Hoska. Pamiętajcie, że tutaj macie praktycznie 30% ataku, 30% do HP. Żadne drzewko nie zrekompensuje wam tych statystyk. Dlatego gromadźcie i jeszcze raz gromadźcie ten szał. Żeby wam to zilustrować, jak ważne jest wpadanie w szał w przypadku bohaterów, którzy mają naprawdę niezłe umiejętności wpadania w szał. A umówmy się, umiejętność Hoska należy do jednej z lepszych umiejętności. Mnóstwo statystyk. Żaden talent w drzewku talentów nie zastąpi nam tych procentów, jakie Hosk może nam zagwarantować po wpadnięciu w szał. W pierwszej kolumnie mamy sekundy, a druga kolumna to drzewko strzelec wyborowy pod gromadzenie szału. Trzecia kolumna to drzewko pod precyzję. Czerwone pola są sekundami, w których Legion Hoska nie ma bonusów Hoska, natomiast zielone pola są to sekundy, w których te bonusy nasz Legion posiada. Jak możecie zauważyć, w 30 sekundach mamy o jeden cykl więcej, co na pewno odbije się w raportach. A pomarańczowe pole, które możecie również tutaj zauważyć, jest to miejsce, w którym Kinara wpada w szał, potem jest sekunda przerwy, potem wpada w szał Hosk i sekundę po wpadnięciu w szał Hoska mamy aktywowane bonusy na 5 sekund. Oczywiście sekunda w tą czy w tą może wystąpić w przypadku obydwu drzewek, a szczególnie może się to różnić w przypadku strzelca wyborowego, bo tam wiadomo, zależy od tego, czy nam wejdzie zadziorność oraz od tego, czy nam wejdzie syfon duszy. Dlatego przy dobrych wiatrach to drzewko może być nawet sekundę szybsze. Co więcej, do drzewka, które generuje szał, przekonuje się coraz większa ilość osób. Pary Syndrion Fregar wydaje się taką idealną parą pod drzewko precyzji. Tak naprawdę również bardzo mocno bazuje na wpadaniu w szał. Jeśli możemy zaszczędzić 2 sekundy na wpadaniu w szał Syndriona i Fregar, no to mamy 2 sekundy szybciej podwójne ataki oraz 2 sekundy szybciej ataki krytyczne. To mówi samo za siebie, prawda? Akurat w przypadku Syndriona i Fregar ta różnica na pierwszy rzut oka też może nie być tak widoczna, ale coraz więcej graczy naprawdę przekonuje się do drzewka pod gromadzenie szału. W tym momencie zamkniemy temat drzewek, bo uważam, że jest jedno drzewko dla Kinary i Hoska i jest to właśnie to drzewko, które chwilę wcześniej wam przedstawiłem. Natomiast jeśli chodzi o pary, oczywiście Kinara, ewentualnie możecie dać go z Niko, jeśli nie macie Kinary na samym początku gry. Jeśli chcecie do piechoty dać na początku gry, to oczywiście też możecie dać z Madlen, a jeśli jeszcze nie macie Madlen, to też możecie dać z byle jakim bohaterem od piechoty. Jakby na początku naprawdę zdaję sobie sprawę, że może być trudno o pozyskanie wszystkich bohaterów. Też nie pamiętam, w jakim czasie pojawia się możliwość zakupienia Madlen. Dlatego nawet jeśli chcecie biegać z Garwoodem, to na samym początku oczywiście, że można. No a dla kawalerii wiadomo. Alistair jest naprawdę dobry. Również premia do kontrataków jest świetna, ale w przypadku kawalerii to kierowałbym się w stronę kawalerii dystansowej, jeśli chodzi o te kontrataki. I stanie jako ten nieśmiertelny marsz na tych słabszych graczy. Bo do tego głównie się Hosk w pierwszym sezonie, czy na początku drugiego, nadaje idealnie. W kolejnych sezonach siła Hoska troszkę nam spada. Ale nadal jest to bardzo dobra postać. Jeśli chodzi o przedmioty, to w pierwszym sezonie na pewno możecie mieć możliwość biegania ze sercem Kamasiego. W dalszych sezonach nie polecam tego serca dla Hoska, ale w tym pierwszym sezonie, gdy macie dużo silniejsze legiony, poradzicie sobie nawet bez tego szału, bez tej pierwszej umiejętności. Może nie wszyscy o tym wiedzą, ale powtórzę to jeszcze raz. Gdy używamy efektu serca Kamasiego, nasz legion nie może wpaść w szał, co opóźnia nasze umiejętności wpadania w szał.
Między innymi dlatego ten przedmiot idealnie nadaje się dla Magrat i Zajdy, gdyż one nie muszą w ten szał wpadać. Natomiast moim zdaniem, jeśli chodzi o taki top jeden przedmiot, to dla Kinary oczywiście najlepiej pasuje włócznia Grzechotnika. Natomiast żeby z tego skorzystać, Kinara musi być przebudzona. Ale gdy będziecie mieli przebudzonego Hoska, przebudzenie Kinary też nie powinno być dla was problemem. Natomiast jeśli zależy wam na przeżywalności i na byciu takim nieśmiertelnym marszem, którego każdy będzie się bał uderzyć, polecam uzbroić się w łuk Violi, który daje nam bonusy do HP. Dodatkowe HP z przedmiotu w połączeniu z HP z umiejętności Hoska sprawi, że na sekundę będziecie tracili dużo mniej jednostek. A im mniej jednostek stracicie, tym więcej będziecie mieli jednostek w Legionie, a im więcej macie jednostek w Legionie, tym większe macie obrażenia. Gdyby się okazało, że nie macie żadnego z tych przedmiotów, ani włóczni, ani łuku, wtedy dopiero możecie zastanowić się nad jakimiś ostrzami cienia albo innymi przedmiotami dla strzelców. Przechodząc do pupili, mamy 3 wybory dla tej pary. W pierwszym sezonie mamy 2 wybory. Pierwszy to śnieżny ptak, natomiast ponownie tutaj potrzebujemy przebudzonej Kinary. Zdaję sobie sprawę, że można przerwać obronę z talentów w drzewku kontroli, ale umówmy się, nikt normalny nie będzie szedł w drzewko kontroli, aby mieć 30% szans na wywołanie obrażeń od śnieżnego ptaka. Dlatego śnieżnego ptaka używałbym dopiero, gdy ta Kinara będzie przebudzona, a jako taką dobrą alternatywę polecam wam uzbroić się w piaskowego jaszczura. A mając łuk Violi do tego piaskowego jaszczura, naprawdę możecie być nieśmiertelni na polu walki. Oczywiście piaskowego jaszczura możecie zbudować tak, jak tutaj widzicie na obrazku. Ja jestem z niego bardzo zadowolony, a i na przyszłość będziecie mieli peta do Magrat i Zajdy. I wtedy dla przebudzonej Kinary będziecie mogli sobie zrobić śnieżnego ptaka. Trzecim wyborem dla tej pary byłby ptak nocy, chociaż uważam, że nie jest to najlepszy wybór dla Hoska. Owszem, Hosk ma 30% szans na zadanie obrażeń krytycznych. Wtedy będziecie mieli 30% szans na 30% szans. Nie będzie to działo się zbyt często, ale istnieje taka możliwość jak granie tej pary z ptakiem nocy. Czwartym wyborem, który nada się tylko w pierwszym sezonie moim zdaniem, gdy przeciwnicy jeszcze są słabi, może okazać się jadowity jaszczur, bo to będzie ten sezon, w którym możecie sobie wychodzić przed szereg Hoskiem z Kinarą i robić naprawdę dobre raporty, bo wasi przeciwnicy będą jeszcze bardzo słabi w porównaniu do was. Natomiast im dalej w las, tym mniej polecałbym jadowitego jaszczura. W sezonie, w którym jestem ja, Hosk, który wychodzi przed szereg, naprawdę bardzo szybko spływa. Raporty z takiego wyjścia przed szereg nie są już pozytywne, chyba że nadal trafią się wam jacyś słabsi gracze z T4-kami. Wtedy oczywiście, że będziecie mieli raport pozytywny, ale gdy walczycie na słabszych graczy, możecie wyjść nawet Hoskiem z Czakczą i nadal ten raport będzie pozytywny. Nam zależy na jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu postaci, a żeby to zrobić, potrzebujemy dużo szału oraz w miarę bezpiecznej gry. W dalszych sezonach naprawdę nie można tak bezczelnie wychodzić przed szereg, nawet Kinarą z Hoskiem. Zanim Hosk wystakuje swoje przebudzenie na mocnych przeciwników, to już będzie czerwony. Protipem dla Hoska będzie wybranie talentu zdobywca, który liczy się jako wzmocnienie i to wzmocnienie dostajemy co sekundę. Po 6 sekundach będziemy mieli wystakowane przebudzenie Hoska. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Jeśli o czymś nie wspomniałem, to śmiało możecie napisać w komentarzu. W każdym razie wiecie co robić. Trzymajcie się. Elo.